Siema, byki. Siema. Słuchaj, Kuba, wiesz co, oględziny kłada robimy. A gdzie jest Raptus? No, w końcu się ktoś zapytał, siema. Gdzie jest Raptus? Gdzie jest Raptus, to chodź. Zobaczysz, gdzie jest Raptus. Widziałem wczoraj. Człowiek guma, nie? Kuba, a się boję otworzyć. O Jezu. O jacie. A przód wjechał, a co się z tyłem stało, powiedz? Trzeba go wystawić i zobaczyć, co? Tyłu to tu nie ma. Nie ma, chyba nie ma. Coś podpada. Chyba wystawimy i zobaczymy, co? Tragedia. Jak, Kuba, oceniasz? No, 0 na 0. 0 na 0? No wygląda tragicznie, no to co? Wiesz co, w tym dołku chyba, przez tą góreczkę małutką, to tam się już urwał chyba ten drążek, wiesz? I dlatego mnie zrzuciło na lewo. Bo wszyscy mówili, że niby się obróciłem za autem, a ja się nie obróciłem, tylko po prostu mi już kierownicę tak wyrywało. O kurde, królu złoty, to żeś pan narobił. Też właśnie myślałem, że ty dziadek się za tym samochodem popatrzyłeś. Nie, nie popatrzyłem się, a co mnie samochód tam obchodziłby? Nie, no trzeba go wypchnąć. Na jazdy weźmiemy, nie? No, bo jeszcze bardziej się... No. Tu jest, tu coś się porobiło. O kurwa, pękł. Nie no, pękło tamto. Puszka Red Bulla została. Puszka Red Bulla. Dobra, Kuba, wyciągamy, zobaczymy, co to. No mi się wydaje, że tylko to pękło. W ogóle całość rozbierzemy, nie? No siedzisko ściągniemy, to będziemy widzieć, no, co jeszcze popękało. No. Królu złoty, to żeś se narobił roboty i wydatków. O Boże. Nie, jakby rajder z ciebie. No. Czyli znowu po prostu miałem szczęście. W nieszczęściu. O, bo to nawet... Nie, to wszystko mi się tam tu pokrzywiło. O, felgi całe. O felgach to tu nie mówimy, o plastikach. Plastiki całe. Ale... Plastiki całe, rama niestety już, nie? Tak. Raptus to był fajny sprzęt. Był fajny sprzęt, nie? Jest fajny. Tylko już połamany trochę. Tak minimalnie, mówię. Ale te koła są niestabilne. Niestabilne. Nie no, jedno jeździ w prawo, drugie jeździ w lewo. Zobacz, chyba tu. Widziałeś? No ale ja widziałem na filmie, że całe kółko się no... Prosty się urwa. A wejdź je daj w tamtym. Mocowanie się urwa. No. Ty, a tak można jeździć? No, zobacz, Kuba, sfilmuj to. Ale wyszedł, co? Jak to wyszedł, nie? Ciągniemy siedzisko. O Jezu, cały po plastiku. Nie, plastiki chyba całe są. Nie no, ale no. Plastiki całe. Tu wyrwało tylko, ale to się podkładkę założy większą i się skręci. No. O, dostał to. Gdzie? Aha, tu też go przystawiło. A, bo tu go wyrwało, dobra. No. Dobra, no to idziemy. O, tu się patrz, wyrwał. Rama pękła. Metal. To wiesz co, wyjedź może... Patrz, nie idzie go ciągnąć, jak te koła ma takie jakieś dziwne. Zobacz, co on z tymi kołami ma. Nie idzie go ciągnąć. Ale jak... pali normalnie, nie? Nie dostał, nie? Nie. Czy ty wierzysz, że nie mogłem go w ogóle wyciągnąć z tego rowu? Ani go nawet obrócić nie mogłem. A mi się koło skrzydło, gdzie jedno. Ale chodzi. Nie, Kuba, ja przestawię bufa.
ta część została, patrz. No. Tu, patrz. Część została. No. Wahacze całe. Ale nieźle, do rogu dziadek wpadłeś i... latać. Wymieni się tylko to i jak nówka. Ramę się wymieni. Będzie git. Będzie git, nie? Tomek, jak będzie? Ty to ciągle z tym petem. Tomek, weź wyciągnij go z buzi. Będzie git. Będzie git? Trochę się przekrzywiło, ale... No. Ale ty, tu mi się przekrzywiło też. To wszystko. Czy ty widzisz? O Jezu. To jest krzywa. Bumper. No, bo tam, i pęk bumper, patrz. Pękło. No. Dlatego go skończyło. Lego pso pęk. Tablica cała. Nie pęk. Patrz nawet jak się ładnie ułożyło, wiesz, ta tablica. Teraz mam tak wyprofilowane. Idealnie. Krzywy jest. Krzywy, no. Ale od tyłu co o, do przeglądu nie przejdzie. Ale tu się, wiesz co, patrz, na tym się tu pokrzywiło, zobacz. To się normalnie, zobacz co tu się no. Z tym stało. To wszystko tutaj się pokrzywiło. Ale dobrze, że bumper był, to przynajmniej tutaj chłodnica nie została. Jakby nie było tego bumpera, to słabo by to wyglądało. Się wklepie. A z tyłu co to jest? Pójdziesz pachlaj. Ty, ale tyłem mogę jechać. Pójdziesz pachlaj. Tyłem mogę jechać, a jak? Podwórki tyłem. Bez problemu. Tyłem, nie? Niemiec płakał jak sprzedawał. Nie sprzedajemy. Dobry jest. Dobry jest. Mówiłem. Kurde, Kuba, mogłeś wziąć plastelinę, byś dziadkowi pokleił. Modelinę. Z modeliny zrobimy. Byś pokleił. No, felgi całe. No to ramę jeszcze mam pękniętą tutaj. Z tej strony. Tak. W tym miejscu. I w tym. I dlatego jest taka gibotliwa, że tu nic nie trzyma. Nieźle. No ale cała akurat subrama jest do kupienia, stalowa, 850 zł. Już zamówiona. No, nie będzie źle. Może jakąś obniżkę jeszcze dostanę. A tak to chyba ten, rama główna trzyma. Tu wszystko trzyma. Wahacze całe. Bumper tylko skrzywiony, no to się go zdemontuje, wyklepie i tyle. Dobra, tu zjechałem. Tu mnie trochę mogło podbić. Tutaj. Tu jest dół gdzieś na jakieś, nie wiem, 20 cm. No i tu jest następny i nie wiem, czy to w tego wjechałem, czy w tamtego. Tego pierwszego. Ale co tam? No ja się pytam, kto uwierzył w to, że sprzedaję Raptora? To było pod wpływem impulsu, po prostu mocno uderzyłem się w głowę i dlatego tak powiedziałem, ale nie mam zamiaru w ogóle sprzedawać tego Raptora. Naprawiamy go, wymieniam ramę na stalową. Trzeba załatwić tutaj to do tego drążka kierownicy. Wyprostować ten bumper z przodu. No i co? No i jazda dalej, no. Tylko, że już założyłem sobie opony kostki. Już tam, na tamtych nie będę jeździł. Tamte opony są niebezpieczne. Raz, że bardzo twarde. Dwa, że napompowałem je za mocno i w ogóle one nie mają tam przyczepności. W tygodniu wywożę go do Michała, do warsztatu. Ramy oczywiście, tą stalówkę pomalujemy. Nie wiem na jaki kolor, może na jakiś fluo.
Będzie czasu trochę. Nie spieszy mi się z tą naprawą. Będzie git. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.